Czytam Słowo Boże z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, wersety od 15 do 16. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Dziękuję za te bardzo ciepłe przywitanie, przyjęcie nas w tym zborze przede wszystkim. Czy domyślacie się, o czym będzie dzisiejsze? Nie chcę powiedzieć kazanie, bo to nie jest kazanie, to jest bardziej opowiadanie niż kazanie. Domyślacie się, o czym będę opowiadał wam dzisiaj? Tak, to może o jedzeniu, tak? Będzie trochę i o jedzeniu, także jak najbardziej. Otworzyć słowo. Możecie razem ze mną otworzyć już swoje Biblię, jeżeli macie. Ktokolwiek ma, to proszę otwórzcie 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Na razie jeszcze nie będziemy czytać. Ja, że tak powiem, zrobię takie krótkie wprowadzenie do naszych tekstów, już do głównego tekstu. Ale 17 rozdział i tam skupimy się na wersetach, można powiedzieć, od pierwszego i pójdziemy w górę. Czyli będziemy dzisiaj mówić o Eliaszu, Bożym proroku i wdowie, kobiecie, którą Eliasz spotyka na swojej drodze. To jest nasze dzisiejsze przesłanie. Ja jeszcze chcę was przeprosić za to, że nie jestem, wiecie, nie jestem jakimś wyborowym kaznodzieją, nie mam jakiejś praktyki wieloletniej i tak dalej. Jestem człowiekiem, którego, jak wierzę, Bóg powołał do swojej służby. Czasami zastanawiam się w ogóle, co ja tutaj robię, rozumiecie? Stoję przed wami, przed ludźmi i głoszę słowo, nie? To do mnie nie dociera jeszcze. To jest, wychodzi poza moją wyobraźnię, ponieważ teraz nie będę się na tym rozwodził, ale gdybyście posłuchali opowieści moje, kiedy żona uczyła mnie w ogóle czytać Pismo Święte, uczyć czytać Pismo, a to, że dzisiaj tu stoję, to jest jakiś Boży cud, rozumiecie? Co mam na myśli. Jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą historię, no to jestem pewien, że wiele razy ją czytaliście, że może, nie wiem, znacie ją nawet na pamięć, może słyszeliście niejedno kazanie na ten temat. Piękna historia, ale ja wierzę w to, że również i dzisiaj Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć, ma dla nas swoje Słowo. Tak to już jest, że Słowo Boże, wiecie, czy to jest Nowy Testament, czy Stary Testament, Słowo Boże jest wiecznie żywe i nie wiem, jak wy do tej pory podchodziliście do tej historii, tej biednej, ubogiej wdowy Eliasza, co ona dla was znaczyła, ale ja, odkąd zacząłem to czytać kilka tygodni temu, pierwszy raz tak naprawdę zderzyłem się z tą historią, wyobraźcie sobie, kilka tygodni temu, w jakiś sposób mnie to uderzyło i postanowiłem, że chcę to wprowadzić w życie, bo zauważyłem, że nabieram, to jest chyba takie zagrożenie dla nas wszystkich, że czytając często Stary Testament, podchodzimy do pewnych kwestii dość mechanicznie, tak jakby one, wiecie, wydarzyły się gdzieś tam w przeszłości. No i co z tego? One się wydarzyły. Ale czy tego typu cuda nie mogą się wydarzyć? Wiecie, te slogany, które często powtarzamy, Bóg jest taki sam, Bóg Izraela, Bóg Jahwe, był 4000 lat temu taki sam i dzisiaj jest taki sam, no to dlaczego nie wierzyć w takie same cuda, które wtedy działał, prawda? Dlatego w jakiś wyjątkowy sposób uderzyła mnie ta historia i postanowiłem, że podzielę się z wami swoimi myślami. Niestety mam tego na tyle dużo, że mój umysł nie ogarnia wszystkiego, nie jestem w stanie zapamiętać moich własnych myśli, dlatego wszystko notowałem i po części będę czytał do was. To nie jest tak, że jestem leniem, bo nie chciałem się nauczyć. Nie, po prostu ludzki umysł jest ograniczony i trzeba sobie pomagać w ten sposób. Chcę was dzisiaj zabrać, kochani, do bardzo trudnych i nieprzyjemnych lat w historii Izraela, a dokładnie Północnego Królestwa, bo wiemy, że wydarzenie to miało w Północnym Królestwie. Juda była zarządzana przez króla Asę. Północny Izrael przez Achaba. Mamy rok 870 przed narodzeniem Jezusa i tak jak powiedziałem, na tron wstępuje król Achab. Biblia sprawozdaje nam, w wersecie 30 czytamy tak: Achab, syn Omriego, również czynił zło. Czynił to, co złe w oczach Pana
i stał się jeszcze gorszy od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnienie grzechów Jeroboama. Jakby tego wszystkiego było mało, Achab bierze sobie za żonę córkę króla Sydonu. Jak wiemy, Sydon był krajem pogańskim, był całkowicie poświęcony kultowi Baala. Bierze sobie tą córkę imieniem Izebel, która w pewnym sensie stała się jakimś symbolem zła. Nie wiem, czy tak samo to postrzegacie. Dzisiaj nawet trudno jest w ogóle, nie wiem, spotkać kogokolwiek o takim imieniu. Te imię gdzieś zapisało się w historii jako złe imię. Tak samo jak Judasz, prawda? Po prostu nie nazywamy tymi imionami. Ta kobieta taka była, symbolizuje w pewnym sensie zło. Nawet Księga Objawienia o tym mówi. Także Achab bierze sobie Izebel za żonę. Achab tak głęboko wprowadza Izraela w kult Baala, że Izrael powoli przestaje odróżniać się od narodów, które ich otaczały. A ci, którzy pozostali przy wierze w jedynego Boga Jahwe, muszą po prostu ukrywać się przed władzą. Bezprawie tak bardzo rozlało się po całym kraju, że Bóg postanawia posłać swojego proroka, aby przemówił przed królem Achabem. I jeszcze tylko jedno zdanie z Biblii na temat rządów Achaba. Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego jeszcze bardziej czynił zło niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc samego Boga. Achab swoim postępowaniem, popatrzcie, nawet zaczyna drażnić Boga, Jahwe. Rzadko spotykane w Biblii, prawda? Takie określenie, że ktoś drażni samego Boga swoim postępowaniem. Czyli to zło naprawdę musiało tam się po prostu w tym kraju przelewać. I czytam teraz wersety od 1 do 5, rozdział 17. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, a krukom kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego. Tu jest w tym miejscu, można powiedzieć, pierwsza lekcja dla nas wszystkich. Posłuszeństwo, bo dzisiaj będziemy głównie mówić o posłuszeństwo względem słowa Jahwe. Posłuszeństwo. Czyli Eliasz wykonuje dokładnie to, czego Bóg od niego oczekuje. Jak wspomniałem przed chwileczką, nad tym potokiem Kerit Eliasz jest karmiony dzięki, można powiedzieć, no cud Boży. Inaczej tego nie da się wytłumaczyć, że kruki karmią Eliasza, ale po upływie pewnego czasu woda w tym potoku wysycha i Bóg postanawia wysłać proroka w inne miejsce. I teraz już dochodzimy, że tak powiem, do tego centrum, na którym się dzisiaj skupimy, centrum opowieści, ponieważ ta historia, którą chcę wam dzisiaj opowiedzieć, ona mówi o posłuszeństwie względem woli Bożej i tego, że my możemy być dla siebie ratunkiem i błogosławieństwem. My jako zbór, my jako Kościół. Jest to Boża lekcja dla nas wszystkich, bez względu na to, jak wielką suszę, przez jak wielką suszę przyjdzie nam iść, przez Boże posłuszeństwo, my możemy, a nawet powinniśmy być ratunkiem dla siebie. Bóg Jahwe ma dla nas ratunek. Jeżeli oczywiście są między nami ludzie, którzy potrafią rozpoznać go z Boga, bo to jest ważne, my możemy być w zborach, ale my musimy nauczyć się odbierać Boże Słowo, Jego wolę. My musimy wiedzieć, w którym momencie Bóg do nas przemawia i czego od nas oczekuje. Także Boży ratunek przychodzi przez posłuszeństwo Jego woli we właściwym czasie. To jest ta pierwsza lekcja i na tym się teraz skupimy. Pozwólcie, że ja przeczytam dalsze wersety. To jest od 8 i zatrzymamy się na 16. Od 8 do 16. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bram tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa, więc zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba,
Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi jedzenie. Zjemy to, a potem chyba umrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się. Idź, zrób, jak rzekłaś. Tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a tobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan Bóg Izraela rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział Eliaszowi. I tutaj w tym miejscu chciałbym się zatrzymać. Ale to nie jest oczywiście końcówka, to nie jest jeszcze koniec naszej historii, ponieważ będziemy ją kontynuować dalej. Także do ukrytego nad potokiem Eliasza Pan Bóg kieruje swoje słowo. Ale to jeszcze nie jest, chcę zaznaczyć, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy Eliasz ukrywa się po, że tak powiem, jednej z największych duchowych zwycięstw na górze Karmel. To jeszcze nie jest ten moment. Na razie prorok Eliasz ukrywa się przed władzą, bardziej przed tym, że prorok skrytykował Achaba i jego rządy oraz jego żonę. To jest ten moment. Ale oczywiście Bóg bardzo dobrze wie, gdzie jest Eliasz. Bóg zawsze wie, gdzie jesteś ty, gdzie jestem ja. I Bóg również wiedział o dramacie pewnej ubogiej wdowy. Dwa dramaty. Dramat Eliasza, który ukrywa się przed władzą, i dramat wdowy, dla której, jak zaraz zobaczymy, w pewnym sensie świat się skończył. Dwa dramaty. Pan Bóg postanawia połączyć w coś dla swojej chwały. Kiedy ludzie spotykają Boga, to nieszczęśnik spotyka nieszczęśnika. A oni zaczynają tworzyć Kościół, zaczynają dziać się cuda, nieszczęście się kończy. Bóg powiedział, jest... Bóg wiedział, gdzie jest Eliasz i posyła go do tej właśnie wdowy. I teraz, kiedy zaczniemy czytać tą historię tak, wiecie, tak po ludzku, tak po prostu, to może się wydawać dziwne. Może te słowa wydają się nam w pewnym sensie twarde. Nie wiem, jak wy to rozumiecie. Bóg posyła Eliasza, męża Bożego, chłopa dorosłego, do wdowy, żeby ona go żywiła. Nie prorok wdowę, ale wdowa proroka. Dziwne, prawda? Do kobiety, która nie ma nic. Kompletnie nic. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg również kochał tą kobietę i miał dla niej pewien ratunek w tej sytuacji, ponieważ Bogu podoba się wiara, a Eliasz miał się przyczynić do tego, żeby ta kobieta uwierzyła. Taki był plan Boży. Słowo wdowa. Powiedzcie mi, drogie siostry i bracia, z czym wam w ogóle kojarzy się słowo wdowa? Takie pierwsza myśl, wdowa. Na pewno nic pozytywnego, prawda? Same negatywne myśli kojarzą, gdzieś się tam pojawiają w głowie. Czerń przede wszystkim, utrata kogoś bliskiego, smutek oczywiście po stracie tej osoby, brakiem nadziei, kolejne dni, które będą jeden trudniejszy od następnego. Tak jest życie wdowy, to jest wdowa. Wiecie, my czytając, czasem chcielibyśmy czytać tę historię w takim podniosłym stanie. Był Boży prorok, który przyszedł do wdowy. I tam się zaczęła Boża historia. Ale ta historia nie mówi o czymś takim. Ona mówi o kobiecie, która utraciła swego męża i pozostała w domu ze swoim synkiem. I o tym, że jest tam potężna susza, a oni nie mają co jeść. Także Pan Bóg wysyła Eliasza do kraju Sydończyków, aby dokonać cudu w życiu nie tylko tej wdowy, ale również i Eliasza. Do tej kobiety, która w pewnym sensie została zapomniana przez cały świat. Popatrzcie, ile dzisiaj jest osób na tym świecie, które są kompletnie zapomniane przez wszystkich. Są nikim w oczach tego świata. Takich osób jest masa i Biblia mówi o takich osobach. Chwała Bogu za to, że Bóg nie mówi tylko o, wiecie, o wielkich prorokach, Abrahamie, Izaku, Jakubie, całej reszcie patriarchów, proroków, i my ich wysławiamy cały czas, my ich, wiecie, o Dawidzie, jego wieży, Salomonie, o
o tych wszystkich wielkich, ale Bóg również przemawia do nas przez historię właśnie wdowy, kobiety, która utraciła męża, prostego człowieka. Może się okazać, że taka kobieta może mieć więcej wiary niż Salomon nawet. Tylko dlaczego poświęcamy tak mało czasu, studiując życie właśnie takich osób, które dla tego świata były nikim, ale dla Boga przecież ona była dzieckiem Bożym. Musimy o tym pamiętać. I pomimo potężnego głodu, jaki zapanował w tym kraju, Pan Bóg mówi do Eliasza, że pójdzie do wdowy, a ona będzie go żywić. I jeszcze raz to podkreślam, nie prorok wdowę, ale wdowa Eliasza. I werset 10 czytamy: wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty Sydońskiej, a tam miały spotkać się dwa światy. Wdowa, jak wiemy, była poddaną królestwa Sydonu. Tak jak wcześniej powiedziałem, Sydon, kraj kompletnie pogański, oddany w 100% kultowi Baala. Była oczywiście poganką i nie była na pewno czcicielką Jahwe. To musimy podkreślić. I drugi świat, świat Eliasza. Świat, który jest kompletnie inny. Eliasz jest wysłannikiem Pana, jest jego słowem, można powiedzieć. Eliasz wierzy w jedynego Boga Jahwe. I przede wszystkim Eliasz jest wrogiem Baala. Zderzają się dwa światy, ale oto Bóg prowadzi go do wdowy. I tu jest taki ciekawy paradoks. Wiecie, Bóg nie prowadzi Eliasza do królów tamtego świata. Do tych, którzy mieli władzę, którzy mieli wszystko, którzy mogliby nakarmić Eliasza. On nie kieruje go do człowieka, który zastawi stół na złotych naczyniach i tam Eliasz będzie z nimi trwał podczas tej suszy, ponieważ on jest Bożym prorokiem. Nie. Pomimo tego, że jest Bożym prorokiem, Bóg posyła go do biednej, nieszczęśliwej wdowy. I nie do królów tamtego świata. Nieważne, kim jesteśmy. Ważne to, co powie Bóg. On chce, abyśmy przyszli do Niego takimi, jakimi jesteśmy. Ale druga prawda, która płynie z tego co chcę powiedzieć, jest taka, że Bóg pragnie, abyśmy przyszli do Niego takimi, jakimi jesteśmy, ale nie chce, abyśmy zostali takimi, jakimi jesteśmy. To są dwie podstawowe zasady. I tak też jest w Kościele. Nie ma wielkich ani małych. Wiecie, aby mogły dziać się wielkie rzeczy, mali ludzie muszą być posłuszni wielkiemu Bogu. I wtedy będą dziać się wielkie rzeczy. Bo jeżeli wielcy ludzie spotykają się ze sobą, a Bóg staje się dla nich za mały, to wiecie, jaki jest efekt. Wtedy też małe rzeczy się dzieją. Także aby Bóg mógł działać przez Eliasza, ten najpierw musiał się upokorzyć. Wtedy był gotowy do tego, aby Pan przez niego działał. Wiecie, wdowa, tak jak powiedzieliśmy, wdowa też człowiek. To nie jest słowo, którym posługuje się natchniony autor tej księgi, wdowa. Za tym słowem kryje się człowiek. Człowiek i jego tragedia. To jest kobieta, tak jak powiedzieliśmy, która straciła tego, którego kochała. Z którym dzieliła swoje radości, swoje troski. To jest kobieta, która straciła tego, który był jej zabezpieczeniem. Również finansowym. Wyobraźmy sobie przecież tą sytuację. To nie jest kraj, w którym ZUS wypłaci jej cokolwiek po śmierci męża. Jeżeli kobieta traciła męża w tamtych czasach, zostawała sama, kompletnie na lodzie. Żadnej pomocy. Tym bardziej w kraju pogańskim. Wiecie, kraj jeszcze Izraela miał jeszcze takie zasady, którymi się kierował. Ale kraje pogańskie nie miały wyrozumiałości względem takich ludzi. Żadnej. Wiecie, jest syn, którego miała. Ta historia oczywiście mówi o synku małym. On nie był... To nie był... Ta, oczywiście Biblia może bezpośrednio nie mówi nam o tym, że to było dzieciątko czy dziecko, ale też nie mówi o tym, że to był dorosły mężczyzna, czy już na tyle duży, żeby mógł zabezpieczyć pewne potrzeby tej rodziny, ponieważ gdyby tak było, to Biblia by o tym mówiła. A bardziej ja wyczytuję z tekstu, że ten chłopiec, on jest małym chłopcem. On nie jest kimś, kto może, wiecie, pójść do roboty, zarobić pieniądze, przynieść do domu i powiedzieć: mamo, nie martw się, przytulić tą matkę. I wziąć te problemy na siebie. Nie, to jest mały chłopiec, który nie rozumie pewnych problemów. Wiecie, tak to jest z dziećmi, że dziećmi nie rozumieją problemów dorosłych.
I nawet nie powinniśmy oczekiwać od nich, że zrozumieją nasze problemy. I ona siedziała sobie i myślała, i patrzyła na swego chłopca w domu, a w domu wszystko zaczynało się kończyć. Kto doświadczył biedy, ten wie, o co chodzi. Wiecie, kiedy matka nie ma co dać swym dzieciom do jedzenia, to jej serce po prostu pęka. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Jej świat przestaje istnieć. Ja pozwolę sobie teraz na taki przykład z mojego może życia, ponieważ wiecie, gdzieś to człowiek pamięta, nie? To nie było wcale aż tak dawno temu, kiedy ja jeszcze byłem młodym chłopcem, było nas trzech w domu, ja, mój brat, mama była sama, ponieważ ojca nigdy w domu nie było. Wtedy tego nie rozumiem dlaczego, po prostu go nie było. Czyli można powiedzieć, że matka była również wdową i wszystko było na jej barkach. Mama pracowała na nocki, piekarnia i pamiętam, jakby to było wczoraj, jak przynosiła ze sobą chleb, jakieś tam inne rzeczy z piekarni i my to po prostu jedliśmy, rozumiecie? To był nasz codzienny posiłek. To, co ona przyniosła, to, co zarobiła, to było dla nas, na nasze utrzymanie. I pamiętam jej słowa, bo nieraz było tak, że wiecie, brakowało tego jedzenia, ale pamiętam słowa mamy, że ona mówiła, jak my jesteśmy najedzeni, to i ona jest najedzona. To gdzieś, wiecie, jest w mojej głowie. Wtedy kompletnie tego nie rozumiałem, ale dzisiaj wiem, o co chodzi. Czytając tą historię, widzę również swoją mamę, nasz problem, który my mieliśmy w domu. I myślę, że właśnie taka była ta wdowa, ta mama, która, o której dzisiaj dyskutujemy w tej historii. Ta biedna, uboga wdowa, która pozostała sama ze swym synkiem na tym świecie. A wszystko, co miała, to była przeszłość, a przyszłość była ponura i zła. Przygnębiona biedą i problemami, poszła, aby zbierać drewno. I wszystko, co miała, to było dziś, a jutro już nie istniało. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Że wszystko, co macie, to jest dziś, a jutro... Niech się dzieje wola Boża, po prostu to jutro nie istnieje. W takiej sytuacji doświadczyliśmy... Wiecie, nie chcę wprowadzić takiej atmosfery smutnej, bo to nie jest... Nie, celem tego rozważania nie jest to. Nie miałem absolutnie tego na celu. Próbuję w swojej głowie ożywić tą historię, rozumiecie? Historię tej kobiety, jej problemów i temu, w jaki sposób Pan Bóg rozwiązuje ludzkie problemy. I tamtego dnia, kiedy zbierała te drewna, nagle spotyka człowieka i od tego momentu oboje zaczynają biblijną szkołę posłuszeństwa względem słowa Jahwe. Oboje doświadczą czegoś, czego do tej pory nie doświadczyli. Bóg posyła go do biednej wdowy i ona ma to, o co on ją prosi. Problem w tym, że to jest wszystko, co ona ma. On prosi o coś, co właściwe jest jej całym życiem. To, co jej pozostało. Co za prorok. Dziwny, prawda? Prosi, aby oddała mu to, co ma. Wiecie, ale z drugiej strony on jest prorokiem, ale kiedy on przychodzi do niej do domu, to wiecie, też nie trzęsie się ziemia, nie walą pioruny z nieba i z nieba nie odzywa się głos: wdowo, daj mu jeść. To nie jest tak. On po prostu prosi tą kobietę, aby ta dała mu pić, bo idzie z daleka. A jak wiemy, z kraju, którego on idzie, nie ma wody. I idzie przez kraj, w którym nie ma wody, dlatego prosi ją o to, aby dała mu pić. Wdowa idzie do niego podzielić się wodą, ale wtedy się okazuje, że on nie tylko chce wody, on chce jeszcze czegoś. On chce jeszcze chleba. Woda mu nie wystarczy. On chce chleba. Chleba, mówi do niego, chleba nie mamy. No bo wdowa nie miała chleba. Miała trochę mąki i odrobinę oliwy, ale ledwo wystarczy dla niej i dla jej syna, jak czytamy w słowie. Nic nie przyniósł, a jeszcze chce zabrać. Co za prorok, prawda? Nic nie przyniósł, a chce wszystko, co ona miała. To tak jakbym ja od was wziął. Nie wiem, ile masz w portfelu, daj mi wszystko, co masz. A ty idź z niczym. Bóg się tobą zajmie. I wiecie, dochodzę do tego momentu, że niejednokrotnie właśnie tak wygląda nasze powołanie przez Boga. Na początku wydaje się, jakby nic nie dawał, a wszystko zabierał. Nie wiem, czy tego doświadczyliście.
czasem tak właśnie wygląda chrześcijaństwo, chrześcijańskie życie. Nic nie dostajemy, a wpadamy w jeszcze większe problemy. I wtedy zaczyna się nasza biblijna szkoła. Szkoła chrześcijaństwa, szkoła życia, szkoła zaufania, szkoła posłuszeństwa i cała masa jeszcze innych rzeczy. I tak właśnie wyglądało na początku z tą biedną, ubogą wdową. I odpowiedziała mu: zbieram drewno, aby przyrządzić nasz ostatni posiłek, a ty chcesz nam wszystko zabrać? Nie wiem, jak ja bym się poczuł. Mamy tyle, że starczy dla nas proroku. Przy naszym stole chleba już nie ma. Ale Eliasz, kochani, jest zwiastunem tego, że Pan wszystko zmieni. Tylko czy przy naszym stole jest miejsce dzisiaj dla Pana? To jest pytanie do nas wszystkich. Kochana wdowo, dzisiejszego dnia Pan odmieni twoje życie. Eliasz ma dla tej kobiety słowo nadziei. Bóg ma dziś dla nas słowo, które może odmienić nasze życie. Eliasz rzekł do niej: nie bój się. Idź i zrób tak, jak powiadasz. Tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie. Przynieś mi, a potem zrób sobie i swojemu synowi, gdyż tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz z nieba. Wiecie, w Izraelu pod rządami Achaba ludzie, którzy czekali na deszcz, tak bardzo zostali zwiedzeni, że większość z nich zaczęła modlić się do Bala, aby ten dał im deszcz. A tutaj mamy niesamowitą sytuację. Mamy kobietę, która jest poganką, której oficjalną religią jest kult Bala, która uwierzyła na słowo proroka, uwierzyła w imię Jahwe. Izraelici, ci, którzy znali Boga, którzy od małego byli uczeni o Jahwe, przestali się modlić o deszcz. A poganka, która prawdopodobnie pierwszy raz słyszy takie imię, wierzy na słowo Eliasza. Ciekawa sytuacja, prawda? Powinno nam to dać trochę do myślenia. Wiecie, że nie wystarczy chyba urodzić się w kościele i słyszeć o Jahwe. Trzeba mu po prostu oddać swoje serce, trzeba uwierzyć w niego, trzeba osobiście doświadczyć Boga. To, że my jesteśmy urodzeni, czy jesteśmy tutaj, to wcale nie oznacza, że już jest wszystko pięknie i nigdy nie będzie żadnego problemu. Nasza historia cały czas trwa na tej ziemi. Także jest to kolejna lekcja potężnej wiary. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, według obietnicy, którą Jahwe wypowiedział przez proroka. I wiecie, to samo słowo również i dziś do nas przemawia. Idźcie i postępujcie według słowa Jahwe. To jest całe chrześcijaństwo, można powiedzieć, w jednym zdaniu. Idźcie i postępujcie. Tak jest chrześcijaństwo. I tak postąpiła wdowa. Ona nie była, wiecie, ona nie miała pojęcia, kim jest Jezus, ale ona była chrześcijanką. Ona postąpiła według słowa Jahwe. Tak człowiek wielkiej wiary, kobieta wielkiej wiary zwyciężyli pośród nieszczęścia. Mąka w garnku i oliwa w bańce nie kończyły się. Oddaj mi to, co masz najlepszego w twoim życiu, a ja zabezpieczę twoje potrzeby. Wiecie, wcześniej wystarczyło tylko na to, aby umrzeć w życiu tej kobiety, ale gdy Bóg pojawia się w naszym życiu, wystarczy, aby żyć. I gdybyśmy skończyli na tych słowach, to moglibyśmy zakończyć to kazanie i powiedzieć: piękna historia, mąka się nie kończyła, oliwa się nie kończyła, żyli długo i szczęśliwie, ale niestety ta historia ma ciąg dalszy. I pozwólcie, że przeczytam do końca teraz, od 17 do 24, tak. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak się wzmogła, że przestał oddychać, czyli umarł po prostu. On umarł, żeby nikt nie miał wątpliwości. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, czy nawet na tę wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana, rzekł:
O Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Wiecie, zaopatrzenie tego domu w pokarm, w mąkę i oliwę i chleb, to oczywiście było wielkim błogosławieństwem, ale to jeszcze nie było, jak czytamy w tych tekstach, to jeszcze nie było poznaniem Boga. To było błogosławieństwo, ale to jeszcze nie było pełne poznanie Boga. Ona uwierzyła w Jego imię i Bóg obdarzył ją wielkim błogosławieństwem, ale Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, że my uwierzymy, że On może nam dać chleba. To jest oczywiste. To powinno być dla nas właśnie jak chleb powszedni, że Bóg zaopatruje, że Bóg daje nam to, czego potrzebujemy. On chce, aby nasze życie stało się Jego własnością. Wiecie, życie człowieka nie zależy od dostatku chleba, ale od Jego obecności w naszym życiu. Od tego zależy nasze życie. Kiedy głód nie był już problemem w domu tej biednej, ubogiej wdowy, inny, jeszcze straszniejszy gość przyszedł pod ich dach. I to, co wcześniej powiedziałem, kiedy się nawracamy, to nie oznacza, że już jesteśmy w niebie. Kolejna lekcja dla nas, bo ciągle jesteśmy tutaj na ziemi. Gdy śmierć syna do końca złamała serce wdowy, czy wiara miała tu jakieś znaczenie? Ja myślę, że ogromne. To był dzień wielkiej próby, wielkiej wiary, zarówno dla proroka, jak i wdowy. Pamiętajcie, że przynajmniej takie są moje wnioski z tej historii. Czy Eliasz, czy wcześniej, przed tą historią, czytamy w Biblii o zmartwychwstaniu człowieka w jakimkolwiek przypadku? Wydaje mi się, że nie ma takiego przypadku, że Eliasz jest pierwszym przypadkiem. Eliasz nie jest po szkole teologicznej, w której go nauczyli, jak będzie się mocno modlił, to Bóg będzie wskrzeszał. Nie, to była potężna próba wiary również dla tego człowieka. Nikt go tego nie nauczył wcześniej. To było jego posłuszeństwo względem woli Jahwe. Wdowa załamała się, ale Bóg miał dla niej kolejną potężną lekcję i dla nas ma tę samą lekcję. Mąka i olej przestały już cieszyć, bo dostatek przestaje cieszyć, kiedy tracimy nadzieję. Wiecie, do tej pory ta wdowa żyła choćby jeszcze dla tego dziecka. Miała dla kogo żyć. Taka jest matka. Ale teraz, kiedy została sama i w swojej rozpaczy wini Eliasza. Wini go, chociaż tak naprawdę to on najwięcej pomógł jej w tym wszystkim. Prawda? To on jej pomógł rozwiązać pewne problemy w jej domu, ale ona go wini. Mówi: to twoja wina. Co ja z tobą mam, mężu Boży? Ale taka jest właśnie rozpacz. I teraz popatrzmy na reakcję Eliasza. On nie mówi do niej: ty wdowo niewdzięczna. Ja przychodzę pod twój dach, zapewniam ci pokarm, chleb, masz co jeść, ty i twój synek. Jak ty tak dla mnie, to ja tak dla ciebie. Ale nie czytamy w Biblii, że Eliasz spuścił ogień z nieba na jej dom. Nie. Bo Eliasz wie, jaka jest rozpacz. Eliasz wie, że ta kobieta straciła wszystko. Świat dla niej kompletnie się załamał. Nie miał sensu. Wiecie, rozpacz taka po prostu jest. I wiele razy ludzie winią swoje rozpacze. Winią Boga, winią Kościół, zbór. Po prostu wyżywamy się na tych, którzy są obok nas. Ale czy powinniśmy mieć jakiekolwiek pretensje do ludzi o to? Taka jest rozpacz. To są nasze słabości. Bóg nas rozumie, w jakich jesteśmy emocjach, jeżeli tracimy osobę bliską. Tak jest życie. Ale powiedział słowo, coś, co powinniśmy często słyszeć w naszych zborach. I to jest największa lekcja tego rozważania, to, co powiedział Eliasz. Kiedy ktoś następnym razem przyjdzie ze swoją rozpaczą, postąp tak jak Eliasz. Ona przyszła ze swoją rozpaczą do proroka, a jaka była jego odpowiedź? Daj mi twego syna. Daj mi twój problem. Daj mi twój problem. Nie obracajmy się plecami, jeżeli słyszymy, że brat albo siostra mają problemy potężne w domu, cokolwiek. To mogą być duże problemy, mogą być małe. Nie wychodźmy wtedy ze zboru. To nie jest nasz problem.
To jest właśnie czas, kiedy powinniśmy najbardziej gorliwie się modlić za innych. To nie jest czas na sen, tak jak u Eliasza wtedy nie był czas na sen. On nie poszedł do siebie, do swojego pokoju górnego i tam sobie usnął w swoim łóżku. Nie. On powiedział, daj mi Twojego syna, daj mi Twój problem. Ja teraz idę do mojego Boga i nie zejdę na dół, dopóki Bóg Jahwe, Bóg Izraela nie rozwiąże tego problemu. To jest lekcja dla nas, dla naszych zborów. Boże, nie wyjdziemy z tej kaplicy, dopóki nie pobłogosławisz. Nie rozwiążesz naszych problemów. Wziął syna wdowy i poszedł na górę. Położył go na swoim łóżku i tam zaczął wołać do Boga. To był czas, w którym Eliasz stał z tą, która miała się źle. Nie chleb, nie olej, ale Boża łaska jest warunkiem przeżycia. Wiecie, kiedy Jezus przychodzi do Twojego domu, już nie zostaniesz taki sam, takim jakim byłeś. Kiedy Bóg przychodzi do Twojego domu, wszystko zaczyna się zmieniać. I zostańmy proszę z tymi słowami na ustach. Amen.